na komórce 4.9. Mamy tu pszczołę Elgon, pszczołę Cele, Nieskę. 100% przezimowanych pszczół. Cześć, tu pasieka B-Royal. Chciałem wam pokazać pszczoły na komórce 4.9, jak się oblatują i ogólnie jak to wszystko wygląda u mnie. Dawno nie nagrywałem, zapraszam do oglądania. Proszę, zobaczcie, nie mieszczą się we wlotkach. Ładnie się oblatują, jest ich tu pełno. Pod światło zaraz zobaczymy. Na komórce 4.9 mamy tu pszczołę Elgon, pszczołę Cele, Nieskę. 100% przezimowanych pszczół. Tu mamy ule jednościenne z osiatkowaną dennicą. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Już widziałem, jakiś pyłek nosiły dziewczyny. Wszędzie tu sobie latają. I tak, co ja zrobiłem? Z tych tutaj uli, to są pełnowartościowe ule, wyciągnąłem po ramce, bo miały bardzo dużo pokarmu, bo pszczoła 4.9 nie zużywa aż tyle i bardzo dużo miały, więc poddałem, ale to ładnie wygląda. Pozabierałem po jednej ramce, to jest około, nie wiem, 3-4 kilo, a przypuśćmy 3 kilo. Na takiej warszawskiej poszerzanej. Tutaj są wszystkie. Te są akurat ule ocieplone. Ale tu pięknie wygląda. Nie mogę się napatrzeć. Coś pięknego. No i tak. Wszystkim odkładom dałem po jednej ramce. Bo miały ciut mniej. Wiadomo, odkłady więcej pobierają niż takie rodzinki pełnowartościowe. To mi się podoba. To 100% przezimowanych pszczół i ma tak zostać. Dobra, zmykam, bo czasu nie ma. Pozdro. Pozdrawiam całą ekipę pszczelarzy. Super, kurczę. Ekstra. Dobra, zmykamy. Na razie. Ten mi się najbardziej podoba. Bardzo ładnie.